Mamy takie działanie do wykonania. Mamy odjąć wielomian minus 2x kwadrat dodać 4x odjąć 1 od wielomianu 6x kwadrat plus 3x odjąć 9. No i jak zwykle zachęcam Cię, wciśnij pauzę, spróbuj najpierw samodzielnie to zadanie rozwiązać, zanim zobaczysz resztę filmu. No dobrze, no to jak ja to zrobię. No od tego wielomianu po prawej mam odjąć ten po lewej. No to napiszę to, czyli mam 6x kwadrat dodać 3x odjąć 9 i od tego mam odjąć ten wielomian. No to piszę minus i w nawiasie napiszę ten drugi wielomian: minus 2x kwadrat plus 4x minus 1. Na razie nic mądrego nie zrobiłem, tylko po prostu przepisałem. To, co mi kazali zrobić, mam od tego wielomianu odjąć ten. No i dobrze, teraz ten mogę przepisać. Tutaj na razie nic się nie będzie zmieniać. I tutaj mam minus przed nawiasem. No to wiemy, jak to zrobić. Możemy myśleć o tym w ten sposób, że to jest minus 1 razy to wyrażenie w nawiasie. Czyli teraz, jak opuszczę ten nawias, no to zgodnie z zasadą rozdzielności mnożenia względem dodawania, muszę każdy ze składników tutaj w nawiasie pomnożyć przez tę minus jedynkę Czyli minus 1 razy minus 2x kwadrat to będzie plus 2x kwadrat. Minus 1 razy 4x to będzie minus 4x. Minus 1 razy minus 1 to będzie plus 1. Widzimy, że po prostu zmienił się znak wszystkich tych składników tutaj w nawiasie. Dlatego ważne było, że. Jak zapisywałem to, co tutaj każą nam zrobić, że mamy odjąć, to napisałem minus i cały ten drugi wielomian napisałem w nawiasie. Dobrze. No i co teraz dalej można zrobić? No tutaj mam sumę takich sześciu składników w sumie. Jest ich sześć. No ale to wyrażenie daje się uprościć jeszcze, dlatego że mam takie wyrazy, o których powiemy, że są do siebie podobne. Czyli to są takie, które po prostu można jeszcze do siebie dodać, albo można je od siebie odjąć. No i co mam na myśli? No na przykład jak mam 6x kwadrat i 2x kwadrat, no to mam 6 razy coś i 2 razy to samo coś. Czyli mam 6 czegoś i 2 czegoś, no to razem mam 8 tego czegoś. Czyli mogę napisać, że to jest, tu mam 6x kwadratów, tu mam 2x kwadraty, razem daje nam to 8x kwadratów. Można o tym myśleć też w ten sposób, że x kwadrat wyciągam za nawias i dodaję te współczynniki. 6 dodać 2 i mam 8. No i podobnie mogę tutaj. Postąpić z kolejnymi parami. Tutaj mam plus 3x, a tu mam minus 4x. To też są wyrazy, które można do siebie dodać. 3x odjąć 4x, no to jest 3 odjąć 4 to jest minus 1, czyli będę miał minus 1 razy x. No ale jak tu mam jedynkę, to te jedynki mogę nie pisać. Mogę napisać, że to jest po prostu minus x. No i teraz wreszcie na koniec mam minus 9 i plus 1, czyli nasze stałe. Minus 9. Dodać 1 to będzie minus 8. No i to jest wynik. To jest wynik. Odjąłem i dostałem znowu wielomian. No właśnie, i to jest właśnie ciekawa rzecz. Jak odjąłem od siebie dwa wielomiany, to znowu dostałem wielomian. Czyli widzimy, że różnica dwóch wielomianów jest znowu wielomianem. Podobnie byłoby z sumą dwóch wielomianów, też byłaby wielomianem. No tutaj akurat robiłem to na konkretnym przykładzie, ale jest to pewna ogólna prawidłowość. No widzimy, można łatwo sobie wyobrazić, że, że jakie te wielomiany by nie były, to zawsze możemy coś takiego wykonać. I zawsze będzie tak, że w wyniku dostaniemy znowu wielomian. Znowu odpowiednie wyrazy podobne. Podejmujemy, pododajemy i dostaniemy znowu wielomian. Czy widzimy, że zbiór wielomianów, może ja narysuję ten zbiór. Powiedzmy, że to jest zbiór wszystkich wielomianów. To są wielomiany. Że zbiór wielomianów ma taką ciekawą własność, że jak wezmę jakiś jeden wielomian, powiedzmy, że ten wielomian nazwę w od x. No i tutaj będę miał mój wielomian w od x. Ten drugi wielomian nazwę na przykład u od x. U od x. Tu mam wielomian u. Czyli mam zbiór wszystkich wielomianów, no i mam jakieś dwa wielomiany z tego zbioru. No i teraz co ja zrobiłem? Wykonałem operację, jakoś to tak symbolicznie narysuję, wykonałem operację odejmowania. I w wyniku dostałem znowu jakiś wielomian. No i ten wielomian powiedzmy nazwę, no nie wiem, p od x. To jest ten wielomian, który dostałem w wyniku. Dostałem w wyniku wielomian, który jako wielomian należy również do zbioru wielomianów. Czyli widzimy, że odejmowanie nie wyprowadza nas poza ten zbiór. Jak dwa wielomiany, dwa elementy tego zbioru od siebie odejmę, to dostanę znowu element tego zbioru. No i w matematyce mówi się wtedy, kiedy mamy do czynienia z taką sytuacją, że, że zbiór wielomianów. Może ja to napiszę. Zbiór wielomianów. Zbiór wielomianów jest zamknięty ze względu na odejmowanie. Ze względu na odejmowanie. No, jak powiedziałem wcześniej, jest również zamknięty ze względu na dodawanie. Ja tutaj oczywiście tego nie udowodniłem w ogólności. Pokazałem to na przykładzie. Ale łatwo. Można się przekonać, że to się dało ogólnić, i można pokazać, że właśnie zbiór wielomianów jest zamknięty ze względu na odejmowanie i dodawanie. No i to właśnie pokazuje nam zastosowanie tego słowa zamknięty w kontekście matematycznym, że zbiór jest zamknięty ze względu na jakąś operację wtedy, kiedy wykonywanie tej operacji na elementach tego zbioru nie wyprowadza poza ten zbiór, czyli w wyniku dostajemy również element tego zbioru. Wtedy mówimy, że zbiór jest zamknięty ze względu na tę operację.